wypadało, to mam parasol. No tak. Widziałeś? Zobacz to. Ubieraj sobie. Dobrze, możemy tak stać pod parasolem. To możemy. To będziemy stać? No, tylko odkręcę. A to? Możemy, nie wiem, to może leżeć. To pelerina. Dobra, dawaj. Mogę się to ubrać? Oczywiście. A ty? Ja będę pod parasolem. No to dobra, to jazda. Weź sobie nerkę. Już. Siostrę Urszulę Duchowską. W 1920 roku. Tak, która to Urszula bardzo sobie ceniła pochylanie się nad drugą osobą. To zresztą widać u siostry, bo raczej nie stroni od rozmów podczas pielgrzymki. Czyli dla siostry to jest też taki czas, gdzie może się od nas siostra czegoś nauczyć może, albo od nas czegoś siostra czerpie. Pielgrzymów takich. Jest dokładnie tak. Jesteście moją siłą. Słońca, które utwierdzają mnie jeszcze bardziej w tym, kim jestem i w tym, że moja forma życia, że moja radość jest jak w logice. Wtedy, gdy siebie daję, wtedy, gdy Was spotykam, utrzymuję ją. Jesteście moją siłą. Aczkolwiek nikt nie prześcignie, oczywiście nikt nie prześcignie tej prawdy, że na szczycie wszystkiego stoi Pan Bóg. Ten jest pierwszy, ale nawet jeśli tylko bez Ciebie, Boże, nie mógłbym istnieć, to zaraz za tym, jak w przykazaniu miłości Boga i bliźniego, jest drugie skrzydło. Bez zwrócenia się ku drugiemu nic nie ma sensu. Droga jest smutna. I u świętej Urszuli było tak, że interesował ją po prostu drugi człowiek. Bardzo mi się to podoba. Czyli nie powierzchowny, wręcz interesował ten drugi człowiek. Mhm. Czy mogła coś z tego też ona sama się nauczyć, czerpać? Nawet jeśli nie podchodziła w ten sposób, że chce się czegoś nauczyć, to po prostu ją ciągnęło do tego, by być w pełni człowiekiem. Uważam, że być w pełni człowiekiem oznacza być z człowiekiem. Być z ludźmi, być przy ludźmi. I nasz charyzmat jest taki, że mamy wspólnie razem z rodzinami, z dziećmi, z dorosłymi, ze smutnymi, z młodzieżą iść ku zbawieniu. I nie daj Boże być sama. Uważam. Nie daj Boże. Dołącz się. Szczęść Boże. Naprawdę poważnie się robi. Poważne tematy, tylko poważne tematy z siostrą. Siostra taka zabawna, grzyby po lasach zbiera, się kazuje, że są humory. Trzymaj może. Wiecie, tym prawdziwszy uśmiech, im głębiej i szczerzej były obmywane łzami, tym się bym mądrze. No z siostrą to tak można porozmawiać. Co chciałem zapytać? Tak trochę jak z tą jednością, bo tak się stawa się do tym zainteresowaniu drugą osobą. To jest tak trochę właśnie jak coś robimy, często myślimy, co to może mi dać. A tutaj na pewno dowiedzieliśmy się, że to
bardziej powinniśmy myśleć, co to może dać tej drugiej osobie. I o takim myśleniu generalnie o... Czym mogę ci ulżyć? Tak. O takiej wspólnocie, nie? Bo to jednak też na piwnicy pokazuje, że w tym jest siła, bo... Tak, no wystarczająco dużo. Wiesz, jeszcze transmisja, ponieważ nie ma zasięgu. Teraz postaramy się to jakoś dochodzić, co od nas zależy. Dobrze, o co chcieliśmy zapytać? Rozmawialiśmy tej jedności. Tak jest. Wspólnoty. Jaką siostrę ty możesz doświadczyć na pielgrzymce w naszej grupie 21? Czemu ona się objawia do siostry? Że mogę się tak zwyczajnie wkleić. Chociaż już mam trochę lat, a to są sami młodzi wszyscy. Tacy silni, śliczni, wielcy, kolorowi. A ja sobie mogę gdzieś spokojnie, tylko nikogo nie ruszę. Mogę sobie przyjść bliżej. I tak mi się... przypomina też to, co powiedziała jakaś założycielka. Bo wiadomo, że każdy niesie w sobie taką muszelkę jak ślimak, dźwiga na sobie swoje życie, swoje doświadczenie. Może to jest swoje gniazdo, które jakoś albo go pomaga, albo mu ciąży. I przypomina mi się zdanie, że Pan Bóg sobie zarezerwował prawo uświęcania ludzi przez krzyż. A nam, na przykład czarnoślankom, zostawił to słodkie zadanie pomagania innym przez rozsiewanie wokół czegoś tak kruchego, małego, ale tak mocnego, jak uśmiech. Taki uśmiech bez gry. Taki się zdrzany. O, bo warto chyba się zagrać. Zagrać się to naprawdę nie. I prawdziwy uśmiech, jestem przekonana, nawet to nie jest wysoka wartość. To nie jest skutek pomyślności i sukcesologii. Albo rozpychania się jakiegoś, że wszystko jest moje, wszystko jest moje, jest na wierzchu. Naprawdę prawdziwy uśmiech jakoś ma gdzieś w zanadrzu jakąś bitwę. Bitwy. Takie, które uczą. Oczyszczają motywację i zaczynasz się cieszyć właśnie tym, co, wracając do tego, co mówię w tej jedności ciągle, że nie ja tu jestem tą, która coś może, czymś może służyć, ale naprawdę bardzo jesteśmy połączeni. Bardzo mnie napełniacie takim natchnieniem dobrego namysłu. Takiego dobrego namysłu. To znaczy? Motywacji. To jest takie powiedzenie, że to obecne pokolenie, powiedzmy naszych rówieśników, jest pod takie pokolenie chcę więcej. I taka zakładność. W sumie to też, tak już to, teraz podsumowujemy tą pielgrzymkę, takie przesłania, które do nas płynęły z konferencji i w ogóle. O tym mówił chyba ksiądz Kapłan Lutryczny z swojej konferencji. Taka zakładność jest całkiem dobra. Szczególnie dla młodych ludzi, że nie trzeba wiedzieć, czego się chce i do tego dążyć. Ja to też chyba Bogu chodzi. Wszystko, co trzeba, gdy się złapie dobry kierunek, kto się podejmie dobrą decyzję, to mocno ją złapać i się jej trzymać. I pogodnie rezygnować ze wszystkiego, co będzie. Co to będzie osłabiał? Wierność napawa większą energię. Wierność owocuje w możliwość rozpędu, trwału. Jest takie dobre wsiądne. Ale najpierw trzeba się spokojnie nauczyć. I też z pewnością jest łatwo tak dobrą. To są wszystko. Najlepsza modlitwa jest ta, która jest
mistycyzmu. Zachodzi słońce i tak się zachwycasz, że aż masz świeczki w oczach. To jest moment. Mocą tego momentu, jak potem potrafisz lecieć przez 4 dni, kiedy leje z góry do dołu, wszystko jest szare. I tak samo jest w szarym życiu, gdzie myślę, że życie u mnie jest czarno-białe, szare, przerywane kolorowymi takimi ogniami świąt, albo radosnych łask. No właśnie, tak, fart, szary. A z drugiej strony szary to już blisko białego, a biały to jest suma wszystkich barw. Chciałabym też bardzo to podkreślić, żeby tej radości, jakiej potrzebujecie wymóc, nie tracić głowy, to usłyszałam kiedyś, nie tracić głowy w radości i w smutku. Nie tracić głowy, wbrew pozorom, w radości też nie można stracić głowy, bo trzeba pamiętać, że to powietrze kiedyś znowu zejdzie. I nie może się to stać tragedią. Już Pan Bóg wpisał, że idziemy do Pana Boga właśnie takimi promykami. Mocą, jakby pamięcią słońca, z pamięcią słońca w sercu przemierzać chwilę, kiedy nie wiadomo, o co chodzi. Sama spotykam się z Panem Bogiem i zdarza mi się w tym roku kilka razy spojrzeć centralnie w tabernakul i powiedzieć: Panie Boże, co Ty kombinujesz? I pokornie zgodzić się na nic nie wiedzenie, na nic nie rozumienie. Dlatego taka pielgrzymka to jest kolorowa. To nasza wiara o terenie, nic nie wiemy i nic nie rozumiemy. A tak teraz już może spływając z tych głębokich wód. No. To miał być generalnie troszkę inny wywiad. Mieliśmy tak przecież podejść do tego sztampowo, powiedzieć tylko, że jakiegoś tutaj zakonu, że tutaj zapraszamy do jakieś może zainteresowane młode kobiety, ale się to powiedziała, ale co ja będę namawiała, jak to w ogóle nie jest moja działka, nie? Już to w ogóle to nie wiem, to jak mnie na nie obchodzi. Jakie jest, siostry, podejście właśnie do tych święceń zakonnych? Siostra mówi tak sobie trochę macha na to ręką, prawda? W sensie tak, że to taka jest wola Boża, to, że siostra nic nie może zmienić, nie ma tych wpływów w tej kwestii. Nikogo nie namówi, ale nikogo też... To jak najbardziej, oczywiście. Innych można prowadzić drogą, którą się samemu idzie. Jak się komuś to podoba, proszę bardzo. A w żaden sposób żadnych macek tu nie mogę wysyłać, ani zakładać. Bez wątpienia kocham moją założycielkę mojego zgromadzenia. Kocham szare uszu za ich szarość, za ich wielkie zmaganie się o świętość, za te zapasy. Kocham, że matka Urszula pomyślała, że żadnej pokuty dodatkowej nie trzeba, bo wystarczy pogodnie znosić albo spokojnie znosić utrudzenia każdego dnia z uśmiechem. To już jest wystarczające. Tak mi się to podoba. I każda siostra ma tak żyć, tak pracować, żeby padać ze zmęczenia na noc wieczorem, tak jak matka siostra, jak matka rodziny. Mamy być jak cudowne matki, cudowne siostry. No właśnie, tak jest nasze życie. Być siostrą, matką. Być w drodze z Wami. Co jeszcze? Chciałem spytać, jak się wyglądało się ale może bardziej spytam właśnie na tą rolę matki u siostry. Wiem, że siostra pracuje w przedszkolu. W przedszkolu, w szkole. Bardzo dużo dzieci. I matkuje się wtedy? Uczniom? Matkuje. Znowu robi się to samo. To jest jak gdyby... To się dzieje bezwiednie. To pochylenie tak wygląda. To uczucie empatii. To jest wpisane w każdą kobietę. To, że...
że umiemy, tak, no, myślę, że to się nas rozwija, że tak wyglądają młode dziewczyny, szczęśliwe mamy, żeby wiedzieć, że jesteśmy tymi, które chronią ognisko. One się pochylają nad małym, nad dużym, albo nad tym, co małe w dużym człowieku. A powołanie przyszło u mnie bardzo, bardzo spontanicznie, bez planu. Nie myślałam o czymś takim jak życie zakonne, natomiast bardzo wcześnie... To jest to, że nic nie wiemy, ani nic nie rozumiemy. Tak, ale bardzo wcześnie, ale Pan mnie zachwycił. Bardzo mnie zafascynowało w pewnym momencie i jakby zaakordowało parę rzeczy, kiedy byłam w pierwszej liceum, czyli miałam 14-15 lat. A tak się układów. Marek. Myślałam, że po prostu podobała mi się prawda sióstr, gdy widziałam, że są autentycznie szczęśliwe, że nie grają, że nie boją się być smutne, że nie boją się sprzeczać, że nie boją się kłócić. Ale spotkałam na swojej drodze też wśród moich sióstr, wśród różnych sióstr gromadzeń, święte siostry naprawdę, które wszystko mi oddały dla szczęścia i wytchnienia drugiego człowieka. Wytchnienia w sensie pociechy. Mam na myśli to, co było, to, co jest cierpienie. Czyli jakoś bardzo poważne. To jest takie wołanie, myślę, że cierpienie wzywa. To mi się bardzo podobało. I gdy się spotkałam z Panem Bogiem, powiedziałam: dziękuję, że umarł za mnie na krzyżu. Wydawało mi się to strasznie mało, powiedzieć tylko dziękuję. Powiedziałam: no dobrze, no to w takim razie nie oddaję Ci się tak, jak to nie mam nic. To mogę dać tylko siebie, cokolwiek to znaczy. Nie rozumiałam wtedy nic, co powiedziałam, ale w trakcie życia, aż dotąd, do dzisiaj, kiedy jestem 38 lat, myślę, że już wiem, co się wtedy stało. Pan Bóg mnie trzyma za słowo, to Pan Bóg jest wierny. Pan Bóg na mnie kieruje jak dobrym, szybkim samochodem. Ja należę do tych szybkich napędów. Na pewno mam już. Oj tak. Wszyscy bieg. Ale się ukłuć. I dobre Maserati. Jak tam buczy? Tak, ale powiedzmy, że w tym samochodzie nie będzie tak, że hamulec to jest pokój. Wielka prawda, że naprawdę uwaga, bo wszystko jest, wszelkie dobro jest z Panem Bogiem. Wszelka bieda ze mnie i naprawdę widzimy tylko człowiek własnego nosa, bo on widzi daleko, daleko. I dziękuję, że mówi do mnie przez nas wszystkich, przez te, których tu mam, przez te chwile. Przez wszystko, o czym nie wiem. Dobrze. Teraz może tylko kończąc, już może przedstawmy, z kim ta rozmowa się toczyła. Jest z nami, właściwie była już prawie, siostra Elżbieta z zakonu Uszulanek Szarych. I siostra ma taką bardzo fajną formułę, jak się nam przedstawiała naszej grupie pierwszego dnia. Wiedziałam, że mam 1,64 m zaufania do Pana Boga i grupę ABRH plus podłączoną do serca Pana Jezusa. Coś tam coś z wiekiem. Coś z wiekiem tam jeszcze było. No, to tylko na papierze też jest. Nie. Jak fajnie też to było. Ile się stresa? 35 lat. No to 35 lat zaufania do... Zaufania Panu. Bogu. Już tak to było, no. Dobrze. To ciągle wygląda, jak miałeś, nie wiem, z 5 lat zaufania Panu Bogu. Tak sobie rano, że Państwo może tego nie widzą, ale... 30, maksymalnie 35. My wiemy, czego ale to jest... Ale to skórka banana. My wiemy, wiemy, widzieli, ja widziałem tutaj... Ja widziałem na własną siostra normalnie na pustą skórką od banana, mówię, całą... Także jeśli przyjedziecie na Jasną Górę, jutro możecie przywieźć banany. I dotknąć można. Można. Proszę uprzejmie. To jest fantastyczne. Naprawdę. Także przyjedźcie jutro. Lepsze niż Marsi. Dotknąć siostry serem. Nie no, Marsi też nie jest. Tak, ale lepiej trzymać się wszystkiego, co wygładza serce
i uspokajamy się. Też można posłuchać siostry, nie tylko dotyka się mnie. Bo wzywam wszystkich do tego, byście szli drogą wszystkiego, co sprowadza do was. Puszczajcie, opuszczajcie wszystko, co wam ciąży i burzy tam. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo, siostro. Do zobaczenia. Thank you.